pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry. Alleluja, 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 alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem, a to kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwą. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety,
rzekł do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, dokąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam Ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, odpuszczone są Twoje grzechy. Na to współwiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A dzisiaj, drodzy bracia i siostry, słuchając tych czytań Ewangelii, przejawia mi się jedno, a właściwie dwa słowa całej dzisiejszej liturgii tych czytań. Nie wiem jak Wy, ale ja zwrócę uwagę na jedno, na dwa dosłownie słowa. Łaska Boża. Łaska Boża. Zobaczcie, w dzisiejszym psalmie słuchaliśmy tych pięknych słów. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Jakby tego było mało, dzisiaj słuchaliśmy trochę o tym, co święty Paweł mówił o sobie, jeszcze jako Szaweł opowiada o swoim grzesznym życiu, przypomina o głoszeniu Ewangelii, o tym, że Jezus jest ukrzyżowany i zmartwychwstały. Mówi też o sobie i mówi sam, że prześladował Kościół Boży, ale uwaga, za łaską Boga jestem tym, czym jestem. I dalej mówi tak, dana mi łaska, Jego nie okazała się daremna. Moi drodzy, jak popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, mimo że tam nie pada słowo łaska, to przecież nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś, kto jest tak wielkim grzesznikiem, jak to jawna grzesznica, miała na tyle odwagi i wiary, żeby wejść do domu faryzeusza Szymona, podejść do Jezusa od tyłu, w ogóle płacząc, dotknąć stóp Pana Jezusa, wylać olejek alabastrowy i całować Jego stopy. Przecież w tamtym czasie coś takiego było totalnie zabronione, kontakty, szczególnie Żydów nauczających, aż tak samo Jezusa, który oczywiście był w takim domu, nie mogły się kobiety zbliżać do mężczyzn w miejscach publicznych, bo nie do pomyślenia. Kobieta zdobyła się na odwagę, żeby dotknąć Jego stóp i pocałować i obmyć włosami, oprzeć i wylać olejem alabastrowym. Drodzy bracia i siostry, my tak mało sobie zdajemy sprawę z tego, czym ta łaska Boża jest. To, że my tu jesteśmy dzisiaj, to wy, że wy jesteście wolontariuszami, jesteście lekarzami, to, że jesteście nawet dzisiaj na mszy świętej, to nie jest wasze chcenie. Oczywiście jest w tym coś, co byście chcieli, żeby tak było, bo to pragnienia. To pragnienie było wzbudzane dzięki Bożej łasce. Dzięki łasce Pana Boga. To On uprzedził swoją łaską nasze pragnienia, nasze naszą chęć spotkania się tutaj. To On wlał nas na tyle Bożej łaski, na tyle pragnień, że dzisiaj znaleźliśmy się w tym miejscu i na Eucharystii. I będąc na mszy świętej, przecież wielu ludzi dzisiaj nie ma ochoty być na Eucharystii, przeżywać celebrację mszy świętej, słuchać Bożego Słowa. Nawet słuchanie Bożego Słowa, moi drodzy, jest Bożą łaską. My sobie nie zdajemy sprawy, że gdybyśmy tej Bożej łaski nie mieli, nie bylibyśmy w stanie wysłuchać nawet słów pierwszego czytania, byśmy byli znudzeni, zniechęceni, byśmy w ogóle odwrócili twarz, nie byliśmy w stanie wysłuchać żadnego z tego ze słowa. Nawet już nie mówiąc o tym, że człowiek powinien będzie patrzył na ciało Jezusa, które się daruje nam w Eucharystii. Drodzy bracia i siostry, tak rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest ta Boża łaska. Czym ona właściwie jest. Myślę, że warto się dzisiaj sobie uświadomić, że
ona mi towarzyszy także wtedy, kiedy ja się czy spowiadam. Szczególnie ona mi towarzyszy w czasie sakramentu spowiedzi. Przecież dzisiaj tak pięknie o tym mówi Pan Jezus, zobacz jedno zdanie, odpuszczałem Ci się Twoje grzechy. Odpuszczałem Ci się Twoje grzechy. Nie byłoby tego, co się dokonało w życiu tej kobiety, gdyby nie właśnie Boża łaska, którą Pan ją tam uprzedził. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak często przypisujemy sobie samemu, że to jest nasza chęć, to ja zasługuję na wiele rzeczy, to ja to zrobiłem, ja to. Przecież moi drodzy, gdyby nie Pan, to kim byśmy byli w oczach ludzi, w oczach własnych, w oczach także Pana Boga. Nie byliśmy w stanie nic zrobić. Nie bylibyście w stanie, słuchajcie, okazać miłości w tym hospicjum, gdyby nie właśnie Boża łaska. Ona nawet jest dana wtedy, kiedy człowiek, tak jak dzisiejsi męczennicy, święty Andrzej Kintaegon i Paweł Honka sam, jego towarzyszy, nie byliby w stanie, słuchajcie, umrzeć za wiarę, przecież to jest tak dramatyczne doświadczenie męczeństwa, żeby w tym momencie, kiedy zostali, kiedy umierali dla Pana Jezusa, byli prześladowani, nie zaparli się swojej własnej wiary, ale potrafili z miłością za Niego oddać życie. Kochani, prośmy, aby ta Boża łaska nam towarzyszyła w codzienności. W nią też trzeba prosić, żeby wszystko to, co ma jest przed nami, to, co jest przed Wami w ciągu dzisiejszego dnia, żeby Pan Bóg mógł to użyć swoją łaską, żebyśmy to robili z ochotą i chętnie. Niech Duch Święty w szczególny sposób do Niego modlitwa wyprosi nam tę Bożą łaskę, byśmy zawsze chętnie, z otwartym sercem potrafili robić to, co Pan Bóg nam wyznacza, i robili to zawsze z miłością. Amen.